Cześć, witam was na moim kanale, z tej strony Marcin. Dzisiaj pogramy sobie co prawda nie w grę klasyczną, ale w Mass Effecta 3. Z takiej racji, iż jest to jedna z moich ulubionych gier, a trzecia część jest po prostu świetna. Wieńczy całą kosmiczną trylogię, jest bardzo wciągająca i przejście jej sprawiło mi ogromną przyjemność. Zobaczymy sobie jeden z gameplay. W tej chwili szturmujemy bazę Człowieka Iluzji. Nie było go co prawda łatwo odnaleźć, ale w końcu udało się. Teraz pozostało nam już tylko kilka godzin do końca gry. Używamy w tym momencie karabinu pulsacyjnego Getów. Odkąd znalazłem tą broń, po prostu ją pokochałem. Jest świetna, precyzyjna, szybkostrzelna i zadaje całkiem niezłe obrażenia. Jak dla mnie broń idealna. Dokładnie tak samo jak w poprzednich częściach, w trójce broń mamy podzieloną na kilka kategorii. Strzelby, pistolety automatyczne, snajperki, karabiny bojowe. No i przede wszystkim powróciła możliwość dla nas pierwszej części, czyli modyfikację broni. Bardzo nam to ułatwia grę, bardzo urozmaica. Możemy sobie pokombinować, zdobywać ulepszenia. Przede wszystkim czasami trzeba je poszukać na poszczególnych mapach. Są gdzieś ukryte za rogiem, w jakiejś skrzyni itd. Warto poszperać, można znaleźć naprawdę bardzo ciekawe, przydatne rzeczy. No my tu gadu, a w międzyczasie już prawie dwa razy straciłem życie. Na szczęście przydaje się moc regeneracji. Moce biotyczne są także wizytówką serii, taką cechą specyficzną. Można to porównać do mocy rycerzy Jedi i Sithów z Gwiezdnych Wojen, czyli mamy takie kombinacje jak podnoszenie w powietrze, rzucanie przedmiotami, rozrywanie przeciwników na strzępy. No jest to bardzo fajne, efektowne i również ułatwia grę. A no i przy okazji oglądacie drugą moją ulubioną broń, także jest to broń Getów. Nie ma co prawda pojemnego magazynka, ale naprawdę potężne uderzenie. Możemy strzelać pojedynczo lub przytrzymać, naładować strzał i jednocześnie wystrzelić skumulowaną wiązkę, która jest w stanie powalić praktycznie wszystko. Broń ta świetnie przebija się przez pancerze i jest generalnie idealna do wykorzystania przeciwko najcięższym przeciwnikom. Bardzo fajnie można osłabić ich z pancerza, a później już dobijamy im wszystkim, co mamy pod ręką. Możemy także rzucać granatami, co też przyspiesza proces eliminacji. No i te finishery naszym omni narzędziem, po prostu miodzik. W trzeciej części jest to nowość, ja uwielbiam tego używać. Podchodzić, podbiegać do wrogów, walnąć ich ze strzelby i teraz szybko dobić tym ostrzem. Można tak robić sobie całe kombosy po 3-4 przeciwników. No i wtedy mamy mega satysfakcję, kiedy rozwalimy ich takimi szybkimi atakami wręcz. No i też jak widzicie, ja gram klasą żołnierza, tak więc z biotyki za dużo nie korzystam, ale bardzo dobrze mieć w drużynie przynajmniej jednego biotyka, który swoimi mocami zapewnia bardzo dobre wsparcie. No oczywiście w tym gameplayu skupiamy się tylko na czystej akcji i walce. Pomijamy fabułę, całą otoczkę filmową, która jest po prostu świetna. Mass Effect 3, tak jak wszystkie poprzednie części, jest po prostu interaktywnym, wielkim filmem science fiction, gdzie to my, gracz, jesteśmy najważniejsi, my podejmujemy wybory, a następnie borykamy się z konsekwencjami. Jest to genialne. No a trzeba też dodać, że w trzeciej części już podejmujemy poważne decyzje, które mają wpływ na losy całych ras. No a także decyzje podjęte w poprzednich częściach mają ogromny wpływ na to, jak będzie przebiegała rozgrywka w części trzeciej. No i dziękuję wam, moi drodzy, za obejrzenie tego miłego przerywnika. Oczywiście mam nadzieję, że był miły także dla was. No, nie samymi recenzjami i poradnikami sprzętowymi człowiek żyje. Czasami trzeba też pograć w gry. Mam jeszcze gdzieś drugą część tego gameplaya, tak więc za jakiś czas wrzucę jeszcze taki drugi odcinek. Pogramy jeszcze chwilę w Mass Effecta, a później już będziemy wracać systematycznie do starych, klasycznych gier. Dzięki i pozdrawiam was, cześć!